Dzień dobry wieczór, Tomek, a przed Wami symulator piwnicy. Myślę, że w tym odcinku spróbujemy może znowu jakiegoś challenge'a. Nie chcę jakiegoś badziwnego. Nie wiem, co to jest ten host. Też widzę tutaj muchę i prawdopodobnie będziemy mieli masę much na nasze usługi. Kleszcz. Much nie widzę, niestety. Ale widzę jakieś przedmioty. Zobaczymy, o co tutaj się rozchodzi. Aj. Obrażenia niestety, jak to na początku, badziewne. Strasznie. O, dzięki. Podejrzewam, że mam przedmiot, który generuje muchy, kiedy jestem uszkadzany, mi się wydaje. Pająki, no też dobrze. Gdyby tylko były w stanie ekstra jednego lasta dogonić. Czy on mi zeżarł dwa serca? Co to za tandeta? No to pewnie zaraz padnę. A, i chyba przy zabijaniu mobków generuje muchy. No dobra. To już jest troszkę lepsze. Bo mam jedną bombę, ale nie widzę x-owych skałek. O, jak miło. Sam się usmażył. Życie się przyda. Raczej nie będę tutaj zużywał moich ani bomb, ani kluczy. Spory ten poziom. No tutaj widzę X-a. Będzie można spróbować. Jeszcze coś tam z prawej jest. No i tutaj znów się przyznam, że grałem raz Edenem i oczywiście nie nagrywałem, tak żeby się zrelaksować, i przeszedłem wszystko łącznie z szatanem. Był to całkiem niezły run, może go... Oż w dupę, może go wrzucę tam. Powiedzmy, może w zasadzie te wszystkie runy bez komentarza wrzucę w jakąś playlistę, nie wiem, z archiwum Izaaka czy coś. Tutaj ma szansę być mój secret room, ale... jedna bomba, lepiej jej nie marnować. Na coś, co może się nie opłacać. Właśnie, na przykład tutaj mógłbym jej użyć. A, dobra. Niech będzie. Miałem nadzieję na więcej niebieskich. A, nie lubię tego bossa za bardzo. Ta jego szarża jest upierdliwa. A, muchy też strzelam normalnie. To jest dobre. Oj, niedobrze, że zniszczyłem te główienko na środku. Okej. Widzę, że... Szybko strzelać, fok. Widzę, że nasze obrażenia nie są najgorsze, tak w sumie. Szarża. O. No, dobić go. Fuck. O, teraz. Okej, jeżeli przy strzelaniu generuje muchy, tak jak gapi, to jest całkiem nieźle. Myślę, że to, jeżeli zdobędę trochę życia, może jakieś inne power-upy, to nie powinno być bardzo trudno. Mam kleszcza, który teoretycznie chyba leczy. Nie pamiętam, co on robi. O, w dupę. Amnezja. No to powiedzmy, idziemy po lewej ścianie. O, duży pokoik. Skakacze, ale chyba nie strzelające.
No i w sumie... Nie byłem pewien, czy będę nagrywał dużo Izaaka, czy mało, ale z tego co widzę, to będę go nagrywał bardzo dużo. Po prostu ta gra jest piękna. Tak samo jak oryginał. No. Nie, słyszę, że jeszcze coś skacze tutaj. Kluczyk, dobrze, klucze zawsze w cenie, chociaż może nie tak zawsze tutaj w tym challenge'u, skoro nie ma item roomów. Okej, powinienem iść po lewej ścianie, więc tu. Skałki jakieś, a i tak nie mam bomb. To jest trochę przykrawe, ale spoko. No, może się usmażycie gdzieś w ogniu, łaskawie. Nie? Może. Pięknie. No dobra. Widzę, że muszę sam się pofatygować. Szkoda, że much jakoś nie przekształcam na swoich przytupasów. To by było ciekawe. Tum, do sklepu chyba nie pójdę, mam za mało kasy. Czerwony pająk jest przykry. O, ten dla odmiany spawnuje jakieś białe badziewie, z którego chyba pająki wychodzą. Okej. Spoko. Czarny po prostu przed nami będzie uciekał. To go zapędzę w kozi róg. A, cwaniak. Ale z tego już mam nadzieję nie wyjdzie. Dobra, pamiętać tutaj, bo to chyba jakiś powiedzmy prawy górny róg jest, jest serce. W razie czego. Teraz pytanie, czy te muchy, które tak generuje, przechodzą do następnego pokoju, czy nie? Tak, no to świetnie. Jeżeli będę w stanie zabijać moby szybko, nie używając much, to trochę jakby będę mógł podpakować swojego DPS-a. Umrzyjcie wreszcie. Okej, tu jakiś kadłub się panoszy. I ostatni. Czerwona skrzynka. Z pilsami. Chyba dostałem lock upa. No to próbujemy. Co to było? Jakiś krwotok? Straciłem chyba serce w tym procesie. O, w dupę. Nie jestem wizardem. Nie chcę być wizardem. Z których drzwi przeszedłem? Chyba z tych. No to idziemy tutaj. To jest dosyć przykry efekt. Mam nadzieję, że szybko się skończy. Świetnie! Może powinienem iść po tamte serce, które zostawiłem. No, wreszcie. Zanim tutaj gdzieś zapomnę, gdzie ono leży. Mamy bossa. To chyba tak zrobię. Ewentualnie może z ognia coś wypadnie, nie? Jest skałka, którą zdecydowanie wykorzystam. Tego się nie spodziewałem, ale spoko. Mamy sporo kasy. Myślę, że zajrzę do sklepu w takim razie, więc... Więc się cofniemy tym razem tędy. O!
PhD by się przydało, serce też by się przydało. Kurde, nie ma maszyny z donacjami, niestety. Myślałem, że dzięki niej mi się uda trochę kasy zdobyć. Zrobię więc tak, pójdę teraz po tej ścianie w zupełnie drugą stronę. Co tak siak mnie zaprowadzi do bossa, ale w ten sposób zwiedzę resztę tego całego poziomu. Tędy chyba. No. Nie. Dałem się tak w głupi sposób. No. Tu mamy arcade'a. Czy chcę wydawać centa, żeby do niej wejść? Być może, bo tam będę mógł na przykład zbombardować kogoś i dostać kasę. To może być tego warte. Demoniczny żebrak? Nie. Do widzenia. Tylko jednego. No dobra, to was też niestety muszę chyba zlikwidować. Mam nadzieję... Kurde, no. Nie podoba mi się to. Okej, speed up. Fuck. Miałem nadzieję, że obu ta bomba sięgnie, ale... Najwyraźniej nie sięgnęła i nie ma nawet centa leżącego na podłodze, co się często zdarza w arcade'zie. Ech, ło. Gdybym tylko zaoszczędził tą bombę. Nie można tych beczek przesunąć? Nie. To bym jej tutaj użył. No trudno. Że jakoś się da. Chyba nie. Bieda. I to jest wszystko w tym temacie. Bo teraz się cofamy i idziemy tędy. Nie, zaraz tędy idziemy. Chyba coś tutaj pomieszałem, bo... Wydaje mi się, że idę w złą stronę. Tu jest sklep. A, mam 13. No dobra, kupię to. W takim razie. A co jest na dole? A, duży pokój, okej. No idziemy upić bossa. Upić, tak. Ubić bossa. I to będzie tyle na pierwszym pięterku. Dwóch monstrów. To nawet by mi się bomba mogła przydać, ale... Ci chyba mają mniej życia niż normalny monstro. Moje muchy zadają całkiem sympatyczne obrażenia. No. Chciałbym chociaż jednego zabić w miarę szybko. Okej. I drugi zaraz padnie. Dwa serca. I szatanek. Znowu więcej speeda. Dobra, zobaczymy. Krampus. Tego się nie spodziewałem, ale może da nam głowę Krampusa. Okej, Brimstone leci. Trololo. O! Myślałem, że Brimstone znowu, ale nie. Całkiem... Au! Ogień. To przykre. Całkiem nieźle go tutaj, kurde... masakruje. Jestem pod wrażeniem. Znaczy, to pewnie większość moje muchy robią. Co dajesz? A, tym razem coś innego. Węgiel. Dobra, węgiel może być.
Troszkę tutaj ciemne się stały moje łezki. Ale spoko. Nie pamiętam, czy węgiel dawał jakiś ten damage up, czy nie. Teoretycznie mógłbym te dwa serca tam iść przehandlować w arcade'zie, ale nie chce mi się. Szczególnie bez mapy. Tutaj co mamy? Klątwa ślepego, czyli co? Chyba nie jestem pewien, co to robi. Pewnie zaraz się dowiem. Mapę widzę, swoje życie widzę. Pewnie, może nie widzę przedmiotów. W sensie, który co robi? O, fuck. Chyba pierwszy raz ten fioletowy czopek mnie dopadł. Sporo ich tutaj. Te białe tam strzelają gdzieś z daleka. Uciążli. Really? O, coś przez przypadek zabiłem. Pająki dają radę. To może tu. Oczywiście. Nie może się obejść bez pieprzonych skakaczy. To sobie zachowamy na, powiedzmy, jakieś późniejsze pięterka, chyba że nie wiem. Znajdę jakąś lepszą kartę. Dwa klucze mam, tylko czy warto? To jest pytanie. Jeszcze tu wrócę, prawdopodobnie. No, ci zaraz strzelę. Próbuję wcelować, ale coś mi nie idzie. Czy mogę stąd strzelić? Nie. Za dobrze by było. Pewnie zaraz tego pożałuję. Dobra. Ekstra, wybuchowe muchy. No, szybko zabić którąś, nie? Może teraz? Okej. To nie powinno być mocno trudne. Kamieniała kupa, której nie podniosę, bo mam kleszcza. Robaczki. Gdybym tylko... Nie wierzę, kurna, ślepy robak mnie ugryzł. Żałość. $12, no niedługo będzie można pomyśleć o odwiedzeniu sklepu. O, jestem w stanie tu dostrzelić, świetnie. To nam uprości znacznie sprawę. No, a z tej strony co, już nie? Dobra. Tutaj wypadł klucz, którego nie podniosę. O, mamy bossa. No, zwiedzę jeszcze resztę mapy. Chociaż z drugiej strony zastanawiam się, czy jest sens zwiedzania. Aha, okej, ta klątwa faktycznie powoduje, że nie wiem, co to są za przedmioty. Nie wiem też, co to jest ten pils. Muszę pamiętać, żeby bardziej się starać zapamiętywać, jakie tabletki co robią w przyszłości. Oho, może secret room, nie? No, nie wiem, czy się opłaca zwiedzać w tych challenge'ach cały poziom. W sumie poza bossem to marna szansa, że znajdziemy jakiś przedmiot.
Serce jak najbardziej przydatne. Ci goście, ekstra. Nasi ulubieńcy. No to jeszcze na dół, czemu nie? O, Super Pride, chyba po raz pierwszy mam przyjemność. Nie wiem, jak on dokładnie walczy, a coś wyrzucił. Really? Co za troll. No to prawdopodobnie już jest pozamiatane. No to chyba pozostał nam tylko boss. Czy ja dobrze idę? Chyba dobrze. A, mamy jeszcze tu skrzynkę. Dobra, otworzę. Niech stracę. Już ten martwy kot to mi dobił. Oczywiście to oznacza, że mam jedno życie teraz. Znaczy, tfu, mam 9 żyć, ale jedno serce. Czyli bardzo łatwo jest paść. Jeżeli boss mi trafi jakimś mocnym atakiem. Na szczęście na razie najgroźniejszy atak u tego gościa to jest skakanie. Takie szybkie. Nie wiem jeszcze, jak je rozpoznać. Na szczęście go nie robi. Oparł się na żyganie. O, to jest powolny skok. A gdzie jest ten szybki? Nie to, że chciałbym go doświadczyć. Aha, nie, to znowu powolny. Spoko. Powolny może być. Moje muchy robią ładnie. O, to był szybki. I znowu. Pewnie bym nie zabił nim. Aha, cwaniaku. Okej. Okay. Poszło lepiej niż myślałem. Chociaż no, ten boss nie jest jakiś specjalnie skomplikowany. Mam nadzieję, że to będzie życie. Nie, to nie będzie życie. Nawet szatana nie ma. To czuję, że będzie bieda. Do mamuśki nawet nie dojdę pewnie. Ale... porażka. Challenge? Jasne, mam jedno życie, na pewno mi się uda. Zużyję moje dwa klucze? Tak, zużyję. Żeby dostać nieskończony klucz na ten poziom. Myślę, że było warto, kasy sporo, odwiedzę sklep, w którym pewnie będzie grid tym razem. Jakoś nie widzę tutaj zbytnio swoich szans. Ale różne rzeczy już się zdarzały. Ja. Mam nadzieję, że okej, przynajmniej pokoik się liczy jako wyczyszczony. No, póki mam jedno serce, to śmierć jeszcze nie jest taka straszna. Ale przydałoby się, nie wiem, trochę więcej obrażeń na przykład. Okej, tutaj grunt to szybko do poziomu wbiec, żeby gisze nas nie potrafiły zastrzelić. To może być przykre. No i się dałem. Co to było? Może powinienem po prostu dać pająkom tutaj sobie radzić. O.
zastrzelić tego. Teraz wieżyczkę. Serca nam nic nie dadzą, bo nie mamy życia. O, jak pięknie! Tutaj pewnie padnę, bo nie będę w stanie szybko tych pająków zabić. Ekstra. A tutaj muszę iść, bo tu jest boss. Więc nie mam pojęcia, jak sobie poradzę z tym pokojem. Absolutnie nie widzę tutaj jakiegoś wyjścia. Totalna porażka. Dobra, posiedzę sobie w rogu przez chwilę. Może coś tam powystrzelam z daleka. Koszmar. O, pod nami jest pokoik z klątwą. Gdybym miał więcej życia, znaczy w sumie pójdę tam. Co pewnie sprawi, że umrę, bo nie będę mógł wyjść z niego. Ale kto wie, może coś tam będzie ciekawego. O, pająki. Chyba wszystkie padły. No, zdecydowanie tu pójdę. Aha, więcej pająków. No to po prostu umrę, bo i tak... Na szczęście w środku mnie nie zrespawnowało. Po prawej jeszcze jest coś. Okej, aha. Takie buty. No, nawet jednego nie zabiło. Co to jest? No dobra, coś tutaj jeszcze widzę, możemy zdziałać, może. To ma jaki sens, chciałbym spytać. Dobra, tutaj pewnie umrę, bo te gówno jest strasznie upierdliwe. Chyba, że moje muchy go zabiją. No, zabić te małe. O, udało się. Okej. Więcej kasy. Czy ja byłem w sklepie? Nie, chyba nie byłem. Nawet chyba nie widziałem sklepu. To może nie będzie zbyt trudne. Ech, 9 żyć, ta. Świetny przedmiot. Really. Nie będzie zbyt trudne. Jak tutaj umrę, to w ogóle załamka. Gdzieś tam chyba wcześniej było serce, może? Tak, coś tam gdzieś było. No, lepiej się podleczyć, niż bez sensu umierać. Tracić moje cenne życia. A, tu było. No to skoro tu było serce... Weźmiemy to. Miałem nadzieję, że tu będzie Secret Room, ale nie. Grid czy nie grid? O, to jest pytanie. A jak? Tego się spodziewałem w sumie. Trochę szkoda, że umrzemy, ale whatever. Może cud się zdarzy i przeżyje. Nie. To idziemy dalej. Tutaj pewnie też padnę. Chociaż może nie. Zabić strzelających trzeba. Dobra. Serce, tak, świetnie.
To jeszcze na dół, nie wiem po co. O, to był błąd. Czyli nic nie widzę, co by nam pomogło, absolutnie. Secret room tu nie może raczej być. Tu? Może? Tandeta. Idziemy do bossa, który jest podwójny z tego, co widzę. O, no to tutaj już naprawdę bardzo kiepsko widzę swoje szanse. Powinienem chyba bomb używać. Może by coś dały. Oho. A, przywołaj więcej tego badziewia. No. No to powtórka. O, w mordę. Nie widzę, gdzie jest drugi, co jest złe. A, już widzę. Gdzie moje muchy? Szarża leci. To jest niezły challenge. Wow. Nie zabił mnie jednym ciosem? To dziwne. Dziwne. Mam parę pająków. Może mi pomogą. Jesteśmy na ostatnim życiu chyba. Szarża. Kiepsko to widzę, kiepsko. No. No, fuck. Co oni robią? Strzelają, jeżdżą. Pewnie zaraz wpadną w jakieś główienko małe. Jeden padł. Więc jest dużo prościej teraz. Co nie znaczy, że prosto. Dobić szybko, dobić. No dobra. Spróbujemy jeszcze raz. Ale nie widzę tutaj za bardzo swoich szans. No. O. Nie. Rip. To było ciekawe. Ale ten challenge, myślę, jest spokojnie do zrobienia. Nawet może gdybym nie wziął tego głupiego kota. Trzeba będzie popróbować, ale tymczasem dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.